19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Słuchajcie, nie spałam całą noc po tym, jak się dowiedziałam, co się wczoraj stało Ali i Sebastianowi. Kumple Seby okradli hurtownię ojca Ali i on do nich pojechał, żeby kazać im wszystko oddać, no i Ala pojechała za nim. I o mały włos nie stała jej się ogromna krzywda, której żadna dziewczyna nie powinna przeżyć. Masakra. Musimy być teraz z nią i wspierać ją, bo ona tego bardzo potrzebuje. Ona jest w ogóle w domu? Dzwoniłaś do niej? Jola i Melania bardzo martwią się o swoją przyjaciółkę. Wiedzą, że ciężko jest jej się pozbierać po tym, jak wczorajszego wieczoru omal nie została zgwałcona. To Seba. Cześć, Sebuś, jesteśmy z Jolą. Widziałyście się z Alą? Nie odbiera ode mnie telefonu. No, stoimy u niej pod domem właśnie. Powiedzcie jej, że dzwoniłem. Zresztą zobaczy się z nią na policji. Idę teraz złożyć zeznania, a Ala ma być zaraz po mnie. Dobrze, Sebuś, to... Trzymaj się tam na policji. I powiedzcie jej, że kompletnie beznadziejnie mi z tym, że ją w to wpakowałem. Czuję się jak ostatni gnój. Muszę kończyć. Na razie. A. Kurczę, jeśli nawet od Seby nie odbiera, to ja nie wiem, jak ona musi być załamana. Dobra, Mela, idziemy do niej. Chodź. Ala od nikogo nie odbiera telefonu. Jej mama jest przerażona. Spędziła nawet noc w mieszkaniu córki, ale nie zmrużyła oka. A w ogóle to jak Ala się czuje? Ja już nie wiem, jak ja mam z nią rozmawiać. Same zobaczcie. Cześć, Ala. Cześć, dziewczyny. Hanna, jak ty się czujesz? Jola, proszę, nie mów takim zbolałym tonem i nie użalaj się. Wszystko jest okej. Gdzie są te notatki? Ala nie chce jeść na komisariat. A musi złożyć te zeznania. Wczoraj tylko chwilę rozmawiała z policją. Ala, chyba powinnaś pójść. Ale idę na uczelnię, już postanowiłam. No ale przecież i tak cię to nie ominie i będziesz musiała złożyć te zeznania. Mam dzisiaj kolokwium i to jest dla mnie ważniejsze. Dziecko, ale ty nie możesz udawać, że nic się nie stało. A co mam robić? Siedzieć i użalać się nad sobą? Nie zgwałcili mnie, nie zabili. Wszystko jest okej. Chcę normalnie żyć i zapomnieć o tym, okej? Ala, ja cię znam. Nie zachowujesz się normalnie. Jesteś jeszcze w szoku. Wiesz, jak chcesz, to pójdziemy z tobą na policję. Zostaw mnie. Nie idę na policję, idę na uczelnię. Ala, ale poczekaj, dajcie Ala. Mi spokój. Kasia pracuje w firmie rekruterskiej i świetnie sobie radzi. Niestety jej szefowa boi się, że Kasia jest tak dobra, że mogłaby ją wygryźć. Dlatego chce udowodnić, że zawala obowiązki. Nie no, możemy to sprawdzić. Ja naprawdę nie dostałam żadnego takiego maila. Ale ja nie mam zamiaru niczego sprawdzać, pani Kasiu. Jeżeli pani nie potrafi odebrać nawet poczty, to co pani w ogóle potrafi? Przepraszam, ja tylko zgram pliki. Nie będę przeszkadzał. Proszę bardzo. A co z prezentacją dla firm, którym mieliśmy wysłać oferty współpracy? Pracuję nad tym. Jak to pracuję nad tym? Przecież to dzisiaj miało być u mnie. Nie, prawda. Umawiałyśmy się na koniec tygodnia, co uważam, że i tak jest nierealnym terminem. Słucham? No tak, nikt nie byłby w stanie przygotować tak poważnej prezentacji w ciągu 2 dni. To ja decyduję o tym, co jest realne, a co nie. Nie no, bez przesady. Pani się na mnie uwzięła, od kiedy tutaj pracuję, od samego początku. Ja zawalam opiekę nad dzieckiem, siedzę po nocach nad coraz bardziej abstrakcyjnymi zadaniami, ale nie wmówi mi pani, że można przygotować tak poważną prezentację w ciągu 2 dni, bo to jest działanie na niekorzyść naszej firmy. Tak pani uważa? Tak. To zaraz się okaże, kto tutaj działa na niekorzyść naszej firmy. Dziewczyno, gratuluję. Nawrzeszczałaś na cytrynę. Jesteś moim guru. Krzysiek. Kaśka, jaką cytrynę? O czym ty do mnie mówisz? Nazywamy tak twoją team liderkę. Zawsze chodzi taka skwaszona. No tak. Uśmiechnęłaś się fajnie.
Wiesz co, nie wiem, czy tak fajnie. Ona teraz robi wszystko, żeby mnie wylać. Żałuję trochę, że się nie opanowałam. W życiu nie ma czego żałować, a poza tym zawaliłaś coś? No właśnie sama nie wiem, no. Ona twierdzi, że wysłała mi tego maila, a ja bym mogła przysiąc, że nic takiego nie dostałam. Ale można to łatwo sprawdzić. Niby jak? Uśmiechnij się do jakiegoś informatyka. Kurczę, menadżer chce się ze mną spotkać. Dobra, na razie. Mela, jeśli nie zdarzy się jakiś cud, to jeszcze dzisiaj wylecę z pracy. No chyba, że słucha tego na twoim blogu jakiś prawnik, który zna się na mobbingu, to lepiej niech się zgłosi od razu, bo właśnie idę na wojnę z szefową. Albo nie, może lepiej daj ogłoszenie, że szukam pracy, wezmę cokolwiek, bo zaraz zostaniemy z Julką i z Rafałem bez środków do życia. Mela i Jola zastanawiają się, jak pomóc Ali. Są przekonane, że jest załamana, ale nie umie poprosić o pomoc i dlatego udaje, że nic się nie stało i nie chce iść na policję. Ej, no co? Zagadałam się z Lucy przypadkiem. Ja uważam, że Ala powinna porozmawiać z jakimś specjalistą, no najlepiej z psychologiem. Mhm. Miałam fajną babeczkę, jak jeszcze miałam problemy z alkoholem w liceum. Może bym do niej zadzwoniła? Tak, zadzwoń do niej. No. Dobra, zadzwonię teraz. Kurde, dziewczyny, ja muszę lecieć, mam dzisiaj sanepid. Pracę, muszę ich jakoś udobruchać. Ojej. Dobra, to dawajcie znać, co z Alą, dobra? Dobra. No ja też spadam na zajęcia, to się zgadamy później. Muszka. Kurczę, nie odbiera, no. Ja uważam, że wiesz, lepiej czasami usiąść się po prostu napić. Czy ty czasami możesz traktować pewne rzeczy serio? Oho! Wyczuwam kłótnię. Okej, okay, dobra. Ale pod jednym warunkiem, że potem będziemy się zarąbiście długo godzić, co ty na przykład. Nawet nie widzisz, że jestem zła. Nawet nie wiesz, jaka jesteś seksowna, jak krzyczysz, chodź. Daj wiedziaczkę. Przestań. Siemanko, gołąbeczki, co tam, jak tam? Widzę, że miłość kwitnie, wiecie co, jestem taka głodna, że zjadłabym wilka. W ogóle mam teraz przerwę w uczelni, więc pójdę sobie umyć ręce, a ty, Oskar, zrób mi tosta. Dobra. Ej, ona serio chyba się dziwnie zachowuje. Nie, normalnie. Wiesz co, ty już lepiej nic nie mów i rób tego tosta. Cześć. Siema, Lenka. Pogadamy? No pewnie, nie widziałeś mi się 100 lat. Co u ciebie? Nie no, u mnie wszystko dobrze. Lepiej opowiadaj, jak ty się czujesz. No, ja się czuję mega głodna. Słuchaj, ja rozumiem, ale że ty nie chcesz rozmawiać na temat tej sytuacji, która... No wiesz, no, która miała miejsce wczoraj. No ale co ty, nie ma o czym gadać. W ogóle, wiesz co, wyczaiłam super komedię w kinie o 20. Masz czas? Idziemy? Ale naprawdę wszystko jest w porządku. No to co, mam rezerwować te bilety? Przecież widzę, że coś jest nie tak. Naprawdę powinnaś porozmawiać ze specjalistą. Nie wiem, z psychologiem. Nie możesz się tak zachowywać, rozumiesz? To... Możesz przestać, ja nie potrzebuję pomocy, tylko potrzebuję po prostu z kimś iść do kina. Jak nie chcesz, nie masz ochoty, to ja pójdę sobie sama. Nie, zaczekaj. O, pójdę, jasna, że pójdę z tą do kina. No i super, to rezerwuję. No i... Tosty raz. No, dzięki. Proszę bardzo. Coś ciekaw? Nie. Hej, Oskar. Przyjechałem po Lenę. No hej. Jak Ala? Wiesz co, jak dla mnie wszystko jest w porządku. Z nią i daję radę. Tylko niepotrzebnie reszta histeryzuje. No właśnie. Jezu, Staszek! Wow. Przepraszam, nic się nie stało. Tu tak podszedłeś na lód i się tak wystraszyłam. Pokaż się, Staszu. Oskar, daj lód. Już, już. Ala, uspokój się. To normalne, że jesteś zdenerwowana, no. Jesteś jeszcze w szoku, uspokój się. Okej, ale ja naprawdę myślałam, że wszystko jest dobrze. Dzisiaj jak wyszłam z domu, to też wydawało mi się, że ktoś za mną idzie. Zaczęłam uciekać jak ta kretynka i teraz jeszcze Staszek. Ala, stój. Bo może powinnam zadzwonić do tego mojego lekarza. Może powinnaś się z nim spotkać i porozmawiać. Nie, nie chcę z nikim rozmawiać. Staszek, wszystko w porządku? Nie, okej. Może sobie usiąść, co? Ej, dobra, Ala. Siadaj. Chodź się napić w takim razie. Olej tę uczelnię. Słyszysz? Wiesz co, ja nie uważam, że alkohol jest w tym momencie dobrym rozwiązaniem. Spokojnie, zaufaj mi, wiem, co robię. Zresztą ty chyba masz zajęcia w tym momencie, prawda? Staszek, dasz radę iść na zajęcia? Dobra, idę po kurtkę. Ala, słuchaj. Barman terapeuta zaleca. Wódeczka. I koniec tematu. Nie, to może piwo, chociaż jedno. Dobra, a piwo też może być. Przepraszam. No. Kurczę, biedna Ala. Lenka, ty koniecznie załatw tego psychologa. Dobra, to jak tylko przekonam sanepid, że u nas w siłowni jest sterylnie,
to przyjadę do Pablo Oscara. No, dobra, pa. Wiedziałam, że Ala przeżywa to, co się stało, ale nie sądziłam, że aż tak z nią źle. Masakra. Mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. A Kasia? Też dziś nie ma łatwo. Widzieliście, co nagrała mi na bloga? Ciekawe, jak przebiega jej wojna z szefową. Trzymajcie kciuki. Kasia broni się jak może przed oskarżeniami team liderki, ale boi się, że menadżer nie uwierzy jej i wyrzuci ją dzisiaj z pracy. Ale ze względu, że nie wysłała pani niezbędnych danych do klienta, straciliśmy tę okazję. Ale przecież ja już to tłumaczyłam. Ja naprawdę nie wiem, jak to się stało. Ja nie dostałam żadnego maila w tej sprawie. Widzisz, pani Kasia twierdzi, że maile giną w wirtualnej przestrzeni. Wie pani co? Nie skomentuję tego. Ale może go po prostu pani nie wysłała. Przepraszam, próbuje pani teraz zrzucić winę na mnie? To jest jakaś dziecinada. Mówiłam ci, że nie powinniśmy zatrudniać zbyt młodych pracowników. Dobrze, uspokój się. Pani Kasiu, proszę wyjaśnić tę sprawę. Przepraszam, Kasiu, bo sprawdziłem twoją skrzynkę i wszystko działa, także tutaj są wszystkie maile z zeszłego tygodnia. No tak, proszę, o to na dowód, że ja naprawdę nie dostałam żadnego maila w sprawie tego klienta. Możesz to jakoś wyjaśnić? Ja nie wiem, to jest jakaś manipulacja, to są jakieś kartki, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Proszę. No moje oko wynika z tego, że jednak pani Kasia mówi prawdę. Co, udało się? Tak, dzięki. Ojej, przepraszam. A może jeszcze mógłbym coś dla ciebie zrobić? Nie, no co ty, naprawdę bardzo mi pomogłaś, serio, bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Wiesz, w zasadzie zrobiłem to dla siebie. Co znaczy? Podobasz mi się i byłoby bez sensu, gdyby cię zwolnili tego samego dnia, kiedy się poznaliśmy. No tak, tylko uważaj, bo nie wiem, czy słyszałeś, że komplementy w pracy to także mobbing. Właśnie dlatego powinniśmy się spotkać po pracy. No, tak. To co, kolacja o 6:00? Zarezerwuję stolik. A tak, jesteś pewny, że z tobą pójdę, tak? Sebastian złożył zeznania na policji w sprawie kradzieży w hurtowni i napadu na Alę. Martwi się o przyjaciółkę i ma wyrzuty sumienia, że to przez niego omal nie została zgwałcona. Chciałby jej pomóc, ale odkąd powiedział, że jej nie kocha, Ala nie chce z nim rozmawiać. Jest u Oskara. Z tego, co wiem, nie chciała dzisiaj iść na policję. Będziesz jadł? Czyli się z wami kontaktowała, tak? A do mnie w ogóle się nie odzywa. Wysłałem jej chyba z 20 SMS-ów. Dzwoniłem i nic. Stary, twoi kumple prawie ją zgwałcili. Dziewczyna musi dojść do siebie. Będziesz jadł? Może jej starzy zabraniają się ze mną skontaktować. Stary, odpuść. Jak będzie chciała się z tobą skontaktować, to odbierze. I ostatni raz się pytałem, będziesz jadł ze mną spaghetti? Nie, dzięki, nie mam ochoty na żarcie. Jak tam chcesz. Powiedz lepiej, jak było na policji. Gnoje siedzą w areszcie. Szybko nie wyjdą, bo mają sporo za uszami. No i mam być świadkiem w procesie. Świadkiem? Tak. Nie boisz się? Nie odpuszczę za to, co zrobili Ali. No niech się ona w końcu do mnie odezwie. Albo lepiej, pójdę do niej. Stary, odpuść, mówię ci, nie warto. Jesteś ostatnią osobą, która może jej pomóc. Kacper, ty nie rozumiesz, ja się muszę z nią skontaktować. Odbierz. Znowu Sebastian? Cały czas dzwoni. A ty cały czas nie odbierasz? Czy już świat zaczął się kręcić w drugą stronę? Jeszcze niedawno pamiętam, jak dniami i nocami czekałaś, aby zadzwonił, nie? Może po prostu... Może ja po prostu byłam głupia. No ile można kochać kogoś bez wzajemności? A wiesz co, nie mam z tym doświadczenia, więc ci nie powiem. Dalej mi jeszcze, proszę. Na pewno? Dobra. Czekaj, powiem ci coś. No. Ja zrobiłabym dla Sebastiana wszystko. Mhm. I kochałam go od liceum. No. Prawda? No ale słuchaj, no od zawsze ci mówiłem, że to strata czasu, tak? Sebastian to może śmieszny gość, ale nie wiem, co taka fajna dziewczyna by robiła z taką sierotką. Właśnie! Masz rację! Tylko czemu się ciebie nie posłuchałam wcześniej? No wiesz, widocznie byłem mało przekonujący. To co, naleję ci to piwo, dobra? No a pamiętasz, harowałabym w jego szkole tańca, sprzedałabym auto i wywaliłam jego dowód, żeby nigdzie nie pojechała. A on co? No, widocznie cię nie doceniał. Co?
Nie docenią mnie. No. Nie docenią mnie i tyle masz mi tylko do powiedzenia, tak? No, Ala, nie wiem, co ci mogę jeszcze powiedzieć. Ale ja wiem. Wiesz, co mi sama powiedział? Powiedział tak. Ala, nie kocham cię. Face to face. Nie kocham cię. Jestem beznadziejna. Nie no, Ala, słuchaj, to była piękna miłość z twojej strony, naprawdę. Dupa nie miłość. Jak ktoś kogoś kocha bez wzajemności, to nie jest miłość, tylko żenada. O, Kega się skończyła. To czekaj, ja zaraz wracam. Laski, gdzie wy jesteście do jasnej cholery? Jak was nie trzeba, to was wszędzie pełno, a jak Ala potrzebuje przyjaciół, to tylko ja zostałem. Dobra, wiem, że jestem najlepszy w trudnych sytuacjach, ale nie ciągnijmy tego w nieskończoność, okej? Okay? Przyjedźcie tu natychmiast. Kasia wpadła w oko koledze z pracy, który próbuje wyciągnąć ją na randkę. Kasi to schlebia, zwłaszcza, że ostatnio nie układa jej się w małżeństwie. Mimo to nie wyobraża sobie, że mogłaby zdradzić Rafała. Rozumiesz, wiesz, co mam na myśli. Wiem, że się pośpieszyłaś z tym małżeństwem, albo ja ciebie za późno poznałem. To co, do zobaczenia jutro w pracy? To może chociaż szybka kawa. A masz u mnie dług wdzięczności? No tak, wiem, pamiętam. No dobrze, ale tylko na chwilkę. Okej, to chodźmy. O, Rafał. Cześć. Cześć. A co ty tutaj robisz? Przyszedłem z tobą porozmawiać, ale widzę, że masz już towarzystwo. No tak, to jest Krzysiek, mój kolega z pracy. Cześć. Cześć. No to co, to może pójdziemy wszyscy razem? Nie możemy, no musimy iść do domu. A dlaczego? No Julka jest zmęczona. No co ty mówisz, jak jest zmęczona? Przecież wygląda na wyspaną. Jest zmęczona, wiesz co? No ale... Chcesz to iść sama, ja wam nie będę przeszkadzać. Ale Rafał! No co ty robisz? Wiesz co, przepraszam cię za niego, nie wiem, co go ugryzło. To twój młodszy brat, taki zazdrosny? Ej, to był mój mąż. Twój mąż? Na 16 lat? To jest w ogóle legalne? Ej, przestań się wygłupiać, bo zaraz się na ciebie obrażę. No dobra, już nic nie mówię. To co, idziemy? Czy wolisz wrócić do domu, to was odwiozę. Wiesz co, ja mam wrażenie, że chyba 100 lat nigdzie nie byłam. Zabierz nas w jakieś fajne miejsce. To chodźmy. Jemy? Tak, pojedziemy? Tak? Ala za radą Oskara upiła się. Chłopak szybko pożałował, że dał jej alkohol. Dziewczyna od rana wypłakuje mu się na ramieniu ze swojej nieszczęśliwej miłości do Sebastiana. Oskar generalnie uważa go za głupka. Ale się czuję dobrze. Świetnie się czuję. Hej. No dziękuję, że przyszłaś. Super, wreszcie ktoś się pojawił łaskawie. Czy ty widzisz, jaki ja tu mam Saigon? Ale czemu ona jest taka zawiana, co? Dlaczego pozwoliłeś jej pić? Przecież wiesz, że jest załamana. Jak jej miałem zabronić, co? Co, Oskar, w ogóle nie można na ciebie liczyć, w ogóle! Na mnie nie można liczyć, a na was to co? Halo, ja tu jestem. Chodź. O, SMS, pewnie od mojego ukochanego z... Mela! Mela, zobacz, on chce się mną zaopiekować. Dobra, Aluś, Aluś, chodź, chodź, odprowadzę cię do domu, chodź. Chcę się mną zaopiekować. Ej, dobra, dziewczyny, słuchajcie, dzwonię wam po taksę, dobra? Tak, to świetny pomysł. Pojedziemy do Sewy i... Bo, please, please, please. Dobra, wezwij tam tą taksówkę, spróbuję zabrać ją do domu. Ala, proszę. Sewa? Świetnie się składa, wiesz, jest naprawdę super. Fajnie, że chcesz się mną zaopiekować. Dzięki, tylko... Szkoda, że twoje kumple musieli chcieć mnie zgwałcić, żeby ci się klapki otworzyły w głowie, wiesz? Ale dzięki. Super. Ja. Dobra, Aluś, chodź. Chodź, chodź. Tak, idziemy do sprawy. Seba! Co jest? No Ala, jesteś w końcu. Nie dotykaj mnie, łapę precz. Ala... Co Ala? Ja myślałam, że to ja jestem beznadziejna, ale nie, to... To ty jesteś do dupy. Sebastian, nie przejmuj się, ona jest pijana. Ale... Może jestem pijana, ale... To ty jesteś nieudacznikiem, wiesz? I dlatego nic ci w życiu nie wychodzi. Uspokój się, weź dalej. Nigdzie z tobą nie idę dalej. Nigdy. Seba, ja cię tak strasznie kochałam, wiesz? Tak bardzo, że aż i oddychać nie mogłam bez ciebie.
Ale teraz koniec. Teraz nigdy więcej już nie chcę cię w moim życiu, rozumiesz to? Ale i nie zbliżaj się do mnie. Mówię poważnie. Nigdy nie chcę cię już znać. Ale ja cię tak strasznie przepraszam za to, co przeze mnie wycierpiałaś. Zniknę z twojego życia tak, jak tego chcesz, ale wiedz, że zawsze będę twoim przyjacielem i zawsze możesz na mnie liczyć. Obiecuję ci to. Po co pan tu przyszedł? Dać mi kasę? Proszę się stąd natychmiast wynosić! Kamil pana przysłał? Niestety muszę pana rozczarować, ale nie zamierzam usunąć tego dziecka. Witaj, Lucy. Nie, nie przychodzę na polecenie Kamila i tym bardziej nie dam ci pieniędzy na aborcję. Uważam, że należą ci się przeprosiny. Mojego syna w ogóle nie interesuje to, że będzie ojcem. Niczego innego się nie spodziewałam. Rozumiem. Ale chciałem, żebyś wiedziała, że będę wsparciem dla ciebie i twojego dziecka. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.